Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić te urocze świąteczne paznokcie z lampkami choinkowymi i bombkami. Zaczynam od pomalowania paznokci dwiema warstwami białego lakieru. Kiedy dobrze wyschną, moczę mały pędzelek w czarnym lakierze i maluję kabel od lampek. Staram się go prowadzić tak, żeby przechodził w miarę spójnie przez cztery paznokcie i finalnie tworzył całość. Kiedy kabel podeschnie, moczę sondę w czerwonym lakierze i zaczynam tworzyć lampki. Najpierw przykładam sondę jak najbliżej kabla, a potem podnoszę ją delikatnie i przeciągam dalej, tworząc czubek lampki. Tak robię na każdym paznokciu, zostawiając jednak miejsce na drugi kolor światełek. Teraz moczę sondę w zielonym lakierze i dorabiam lampki w wolnych miejscach między czerwonymi. Oczywiście kolory możecie dobierać do swoich upodobań i lakierów, które macie, ale mi ze świętami najbardziej kojarzą się czerwony, zielony i złoty. W trakcie, kiedy schną lampki, zrobię bombki. Końcówkę pędzelka do cieni moczę w czerwonym lakierze i tworzę pierwszą bombkę. Teraz moczę pędzelek w zielonym, metalicznym lakierze i robię dwie bombki po bokach. Kiedy podeschną, znowu moczę mały pędzelek w czarnym lakierze i tworzę sznureczki. Na końcu rysuję małe kokardki. Teraz moczę pędzelek w metalicznym lakierze i rysuję zdobienia na bombkach. Ja wybrałam paski, ale Wy możecie zrobić kropki, gwiazdki lub co Wam przyjdzie do głowy. Na koniec, kiedy wszystko podeschnie, pokrywam paznokcie top coatem Sechnit, żeby wygładzić i utrwalić wzór. I świąteczne paznokcie gotowe! Możecie zasiadać za stołem i zajadać się pierogami! Pamiętajcie, żeby koniecznie zobaczyć też moją propozycję zimowych paznokci z płatkami śniegu i bałwankiem. Ostatnio prosiliście mnie też, żebym pokazała, jak wygląda pomalowana moja druga ręka, więc teraz możecie sobie porównać. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!